Kawa z tonikiem jest nowym trendem, coraz popularniejszym, zwłaszcza w okresie takim letnim, ponieważ jest orzeźwiające, a jednocześnie daje takiego nam przysłowiowego kopa kofeinowego, więc daje energię i orzeźwienie. Przygotowanie espresso tonic, bo tak się ten drink nazywa, jest bardzo proste. Potrzebujemy szklanki z lodem, toniku i espresso, ale nie musi to być espresso z ekspresu ciśnieniowego. Może to być dowolna kawa przygotowana w domu, także można w domowych warunkach przygotować ten orzeźwiający drink. Wlewamy tonik do szklanki z lodem. Następnie po lodzie wlewamy kawę, tak żeby mieć ładne warstwy. Powoli, następnie już na samym końcu rurka i pijemy.